Hej, 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 witam Was bardzo gorąco w kolejnych powtórkach u mnie na kanale, kochani. Dzisiaj dwie powtórki od Nervasa Thorna. Nervas Thorn gra tutaj na drugim koncie i ma tutaj nick Fix Draft. No, chyba wszyscy wiedzą, o co chodzi, dlaczego Nervas Thorn gra pod takim nickiem. Mamy tutaj oczywiście format Draft Mode. Kochani, nasz bohater gra z Ulejką. Tutaj w pierwszym pojedynku rywal gra serią i jest to gracz o nicku Smack Tart Hall. Bardzo ładnie to wygląda. Oba deki oczywiście zbudowane na stworzeniach, no, przeważnie tak wyglądają te deki w tym trybie. No proszę, tutaj przestawienie kreaturek. Mamy tutaj napastliwą furię, która ma szał 1 i ma już 4 ataku, ale poszło okaleczenie od rywala i blokada. No, 17 do 14. Zobaczmy, jakie tutaj ma karty Nervas Thorn. Bardzo ładnie to wygląda. A co u rywala? No, jest Banshee, jest zagubiony w broku. Głupia śmierć. Bardzo fajny pojedynek. No tak, tutaj sobie Nervas Thorn wyczyścił. Czwarty rząd i drugi. Ma otwartą drogę do serii. 15 do 7 już jest. Czyżbyśmy się zbliżali powolutku do końca? Ale zaczekajmy, zaczekajmy. Pojawiła się Banshee. No. Oko cyklonu many. No, 13 do 2. Zagubiony w broku od rywala, ale czy to mu pomoże jeszcze utrzymać się w tym pojedynku? Ha, coś pięknego, no zobaczcie, co się teraz stanie. Bardzo ładnie to wyszło. Ale tutaj rywal bardzo dobrze się trzyma. Jest tutaj oczywiście na krawędzi przegranej w tym pojedynku. Świetne kreaturki do grania. 6 surowców jeszcze. I proszę, mamy tutaj gościa, który ma obronę przed wrogim zaklęciem. Tak jest, mamy GG. No w końcu. Przydała się tutaj pułapka z pnączy. No, szybki pojedynek, 4 minuty. 10 tur. Użyte stworzenia 9 do 10. Ok, kochani, przechodzimy do drugiego pojedynku. Startujemy z drugą powtórką. Rozgrzewkę mamy za sobą. Ten pojedynek jest troszeczkę dłuższy od poprzedniego. No
No, zobaczmy, co tutaj ma rywal. Gracz Niku Balolek, który gra Akane z Akademii. Przywoływaczka wspomnień. Jest tu nawet Tytan. Generator. No bardzo mocne karty są na ręce teraz u rywala, u Balolka. Co zagra Fix Draft, czyli nasz Nerva Storm zagrywa strzelca z obszarowym wybuchem 2. Bardzo dużo kart na ręce ma w tej chwili Nerva Storm. No ale co by tutaj zagrać? No można. Jest jedna opcja lub dwie. Zobaczmy. Mamy tutaj Koksiura. Wojownika Nawałnicy. Tutaj jeszcze jest Goblin Nauczyciel. Od Nerva Storma. U przeciwnika jest stary dobry Rakshasa Harcownik. I gargulec. No i proszę. Mamy tutaj diwę derwiszów. Ładnie tutaj odpalił łańcuch piorunów. Nerva Storm. Pozbył się tego trolla. Z unikiem. Rywal odpowiada też łańcuchem piorunów. No coś niesamowitego. Świetna odpowiedź tutaj Akane. No i troszeczkę pod ścianą Nerva Storm. Zobaczmy. 6 surowców do wykorzystania. Podmuch wiatru. No i mieliśmy ładną odpowiedź Nerva Storma. Bardzo ładnie tutaj obaj gracze niszczą sobie kreaturki, aby nie doprowadzić do przejęcia inicjatywy przez po prostu przeciwnika. No, kolejna dobra karta po szybkim ataku. Po rozdzieraczu pojawił się łamacz czarnej czaszki. No, powiedziałbym mocne dwa rzędy. Pierwszy i trzeci u rywala, u Balolka. Osiemnaście do 11, no jeszcze troszeczkę daleko do myślenia o tym, aby zakończyć ten pojedynek. Obaj gracze mają fajne karty na rękach, także mogą się tutaj, no za chwilę może być tutaj sporo kreaturek, jeszcze więcej jak do tej pory na planszy oczywiście, tylko tutaj niepokoją oczywiście przede wszystkim Tytan Generator z wyładowaniem 3. Mamy tutaj już wyładowanie 2 u zburzonego golema i oczywiście ochrona, magiczny strażnik, obsydianowy gargulec.
Proszę. Doszła szybkość wiatru. Bardzo ładnie rozegrał to Nerva Storm. Zdecydował się Balolek na Gargulca. Tak jest. No tutaj ten spell robi swoje, szybkość wiatru. Wszystkie stworzenia zyskują chyżość. Bardzo ładnie to wygląda. No, pozbył się tutaj Nerva Storm. No, dwóch mocnych kreaturek. No, ciekawa sytuacja. Przyznam się szczerze, nie widziałem jeszcze w drafcie szybkości wiatru. Zobaczmy. Tutaj co może zmienić się ten pojedynek. W jakiś totalny chaos na przykład. No zobaczmy. Już za chwilę się przekonamy. Tutaj chyba Balolek nie przewidział tej ochrony na harpi, szamance. Ale dobił w końcu. Cały czas, od samego początku jest tutaj walka o przejęcie, no ale ładnie się tutaj pojedynkują obaj gracze, no. Tutaj oczywiście mam takie wrażenie, jakby Balolek miał delikatną przewagę. No już od dłuższego
czasu nie mieliśmy ataku na bohatera, na którąś z tych bohaterek. Może to będzie ten moment. Chyba nie. Nie, chyba tak. Zobaczmy. Drugi raz tutaj atakuje rywal Nervasa wzburzonym golemem. I troszeczkę to nie wychodzi znowu. Pięknie. No niesamowite, no kolejny tytan dochodzi w tym momencie Balolkowi. Tytan potężnej eksplozji, wyładowanie 2 plus jego umiejętność kolejna. Dzień starszych ras, tak? Co to da? No. Ładnie, ładnie to rozegrał Balolek. Ale właśnie, tutaj Balolek chyba nie wyciąga żadnych zaklęć z cmentarza przez umiejętność. O właśnie, w tym momencie wyciągnął łańcuch piorunów. Fajnie. Fajnie się to ogląda. No przede wszystkim przez to zaklęcie, które jest długotrwałe, szybkość wiatru. No poszła błyskawica. Tak jest, no tutaj jest kolejny trolling u rywala. Na szczęście mamy z głowy. Kolejny tytan ląduje na cmentarzu. No czy to jest ten moment? Zamieć dochodzi teraz rywalowi. No coś niesamowitego. Łańcuch piorunów. Zobaczmy, jak to rozegra tą turę. Balolek. 10 do 9. Kurczę, no coś niesamowitego. Już myślałem, że tutaj Nervastorn jest bliski wygrania tego pojedynku. A tutaj piękna tura Balolka i plus zamieć na zakończenie 14 tury Balolka. Tydzień najemniorów. Pięknie to rozegrał Nervastorn. No, powoli, powoli tutaj traci Balolek atuty.
Jeszcze jest umiejętność Akane. Jeszcze to można ogarnąć. Plus kamienna tarcza. Czy to jest koniec? Całkiem możliwe. Chociaż zobaczmy. No bardzo ładnie to wygląda. Tak jest. Świetny pojedynek. Wow, 17 minut, bardzo szybko to zleciało. Oczywiście bardzo fajnie się to oglądało, przede wszystkim przez szybkość wiatru. Efekt stały, wszystkie stworzenia zyskują chyżość. Zaklęcie długotrwałe. Mam takie wrażenie, że troszeczkę chyba rywal nie był do końca przygotowany na granie z tym zaklęciem długotrwałym, chociaż mogę się mylić. Zobaczmy, użyte stworzenia 18-22, użyte zaklęcia 8-6. Tur. Fajne, spoko. Dzięki Nervastorn za podesłanie tych plików. Jeżeli dobrze widziałem, mam jeszcze jedną powtóreczkę od ciebie z Mister Krzychem chyba, jeżeli dobrze pamiętam. Ale to za jakiś czas. Teraz jest tylko raz w tygodniu odcinek z Duel of Champions. Spoko, fajnie. Kochani, dziękuję wam za podsyłanie dalszych plików. Wszystko oczywiście mam. Mam nadzieję, że się nie pomylę w tym. Powiem wam taką ciekawostkę, o której nie wspomniałem jeszcze. Raz byłem po prostu zagubiony w tych plikach od was, że nagrałem film. Bardzo długą powtórkę, długi pojedynek, który już wcześniej nagrałem, z miesiąc wcześniej. To był jakiś mecz chyba Dark Yujiego. Jak wrzuciłem na tubę, miałem już publikować, okazało się, że to już jest na kanale, ten pojedynek. No raz mi się przydarzyło właśnie, że no, nie zauważyłem, zagubiłem się. Zobaczymy, jak będzie tutaj. Także uprzedzam może fakty, jakby mi się przydarzyło nagranie tych samych plików, które już wcześniej publikowałem na kanale. No to dajcie szybko znać, a ja wrzucę kolejny film. Zamienię po prostu, bo czasem może się to zdarzyć w najbliższej przyszłości. Tutaj też mam sporo tych plików w jednym mailu od Ravignira. Już, ale nie wybierałem po kolei, tylko wybiórczo. Też mogę się zagubić. Zobaczymy. To jest takie krótkie info, no bo teraz rzadko mam okazję do was mówić, a jeszcze rzadziej rozmawiać. Teraz, jeżeli chodzi
o live'y, no to jest tylko raz w tygodniu i to z Rainbow Sixa, którego tutaj większość z was na pewno nie lubi. No wiadomo, całkiem inny typ gry. Ale zapraszam, bo ostatnio wpadło kilka osób. Wpadł Michał, pogadaliśmy sporo. Tutaj zawsze, nawet jak jedna osoba udziela się na czacie, to można się tutaj rozgadać i chwilę pogadać. No bo teraz tak to wygląda, jak wygląda. Także sobie jeszcze tutaj chwilkę pogadam, czas niech leci. No bo raz w tygodniu mam teraz okazję do was coś tutaj powiedzieć, coś fajnego, szczerego, standardowo. No troszeczkę mi brakuje kart, ale niestety. Już wspominałem wam w tamtym odcinku, tamten odcinek nagrywałem po trzech krasnoludzkich trunkach, także sam siebie czasami nie mogłem zrozumieć. Chyba większość z was zauważyła różnicę w komentarzu, ale tak akurat się złożyło. To chyba po jakimś meczu chyba nagrywałem, czy to w piątek nagrywałem, nie pamiętam. I tak wyszło. Akurat trafiło na powtórkę od Lucyfera. Fajne były te powtóreczki. Dzisiaj? No też była twierdza. Ale w dwóch powtórkach tylko. I to z innego trybu. Trybu Draft Mode. Dobra kochani, będę kończył. Fajnie, że wpadacie. No przynajmniej ten raz w tygodniu. No fajnie, że ja też nagrywam. Jest jakiś tam jeszcze kontakt z wami. Nie odpisuję na maile. W te, których podsyłacie powtórki. Ale wszystko dostaję, wszystko czytam. Na bieżąco. No sporo tego jest. Także spokojnie. Wszystko jest tutaj pod delikatną kontrolą. Zobaczymy. Czy kiedyś nastąpi ten moment i opublikuję film, który już jest na kanale. Zobaczymy. Dobra kochani, będę kończył. Pogadałem parę minut. Chyba już wystarczy na ten odcinek. Zapraszam was do komentowania, jakie ciekawostki, jakie informacje z innych karcianek. Właśnie takie info jeszcze, może zrobię jakiegoś forfanowego streama z jakiejś karcianki Doca lub Spellweavera. Zobaczymy, bo ja standardowo jestem spóźniony, teraz nadrabiałem 3-miesięczną stratę w Rainbow Sixie, także no za bardzo no nie miałem czasu, aby odpalić streama. No niestety, cały czas tutaj mam opóźnienia standardowo. No bo teraz publikuję tylko dwie gry w tym momencie. Ale no, tak jak wspomniałem, no nadrabiam zaległości w Rainbow Sixie. Chociaż gram for fun i prawdopodobnie będę grał for fun w tą grę, to i tak chcę grać na dobrym poziomie. I to mniej więcej wychodzi. Trafiały się jakieś pojedynki, w których jestem totalnie zagubiony, ale też są takie bardzo ładne. Takich akurat nie wrzucam, gdzie jakieś siadają takie rundy, gdzie można, gdzie tutaj biegam po mapie i siadają 4 heady w minutę. Bo to nie o to w tym chodzi. Wrzucam po prostu ciekawe pojedynki i w miarę, żeby był film ciekawy z mojej perspektywy. O to w tym chodzi. Także no, skupiłem się w tej chwili na Sixie.
No i zobaczymy, zobaczymy, czy będzie jakiś stream w najbliższym czasie ze Spellweavera. No nawet nie mam czasu, aby wejść i porobić daily w Spellweaverze, bo naprawdę prawie wszystkie karty miałem. No i teraz od miesiąca nawet się nie zalogowałem. Nie chodzi o to, że mi się nie chce, tylko po prostu no... Powtarzam się oczywiście, no dookoła YouTube'a jest tyle spraw do załatwienia. No, że po prostu jak nie gram, to robię coś innego na kompie po prostu, no. I tak to wygląda, no. Dobra kochani, okej. Okay. Takie fajne info ode mnie, co się u mnie dzieje. Dajcie znać, co u was. Wpadnijcie na streama, przynajmniej na chwilę, aby pogadać. Jakieś ciekawostki ze świata karcianek, czy coś w tym stylu. Abyśmy mieli tak ze sobą, no, jakiś tam kontakt jeszcze, no. Bo czy kiedyś wrócę do karcianki? Nie wiem. Nie wiem. One bardzo dużo czasu mi zajmowały, a teraz naprawdę troszeczkę odetchnąłem. No bo strzelankę całkiem inaczej się nagrywa. Dużo łatwiej, jak dla mnie przynajmniej. Dlatego szukam rozwiązania. No pod siebie, no po wiadomo. Mam też jakieś swoje obowiązki w tym roku. Przybudowuję dom, także też nie wiem, jak to wszystko będzie wyglądało w sezonie letnim. Może być ciężko. A chcę też ruszyć z Overwatchem. Też for fun. Tam bardzo, bardzo przyciągają mnie te postacie, które są w tej grze, w Overwatchu. Ale za bardzo mi się nie podobają mapy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Bo oczywiście ja nie dostałem się do zamkniętej bety. Także z tego, co tutaj inni youtuberzy wrzucają z tej obserwacji, mam takie wrażenia i chcę spróbować tej gierki. Oczywiście gierka od Blizzarda, kolorowa, zobaczymy, totalna rozwałka w stylu Quake'a trójki, starych dobrych gier. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra kochani, dzięki za obejrzenie, zapraszam was za tydzień na streama. W tej chwili stream jest z Rainbow Sixa w niedzielę od 20. Co dalej będzie, zobaczymy. Nic na siłę, ponieważ no teraz mogę mieć troszeczkę mniej czasu. No zobaczymy. Trzymajcie się, na razie. Hej!